Cześć Piotrze, cieszę się, że udało mi się Ciebie zaprosić, choć nie było to łatwe, jesteś dość zajęty ostatnio. Chciałam tak dość nietypowo zacząć od tego, kim teraz jest Piotr Głowacki, jakbyś mógł odpowiedzieć na to pytanie. W tej chwili? Tak. Aktorem podczas wywiadu. Właśnie mówisz o tym aktorem. Często pytam właśnie moich gości, kim są, jak siebie opisują i czy ten zawód bardzo mocno ich określa, no bo to jest jednak zawód, który łączy się bardzo mocno z tożsamością i z samą osobowością i zastanawiam się, czym dla ciebie jest aktorstwo. Że powiedziałem o tym, że aktorem, bo wydaje mi się, że z tego powodu zostałem tutaj zaproszony. To jest, wiesz, pewnie gdybym nie był aktorem, nie wiadomo kim bym był. Wtedy może z innego powodu byś mnie zaprosiła, a tak jestem rozpoznawalny czy używalny ze względu na ten zawód. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, bo mój zawód jest moją pasją od zawsze, więc jakby udało mi się tak jakoś iść przez to życie do tej chwili, że to, co lubię robić, okazało się przynosić mi kolejne projekty, przynosić mi też zadowolenie z życia, ale też przynosić mi po prostu zwykłe pieniądze, które pozwalają mi żyć w świecie takim, jaki jest. Myślę jeszcze o tym, jak ty wchodzisz w rolę, jak dużo robisz researchu. Od razu przychodzi mi do głowy Broad Peak dotyczący wspinaczki i zastanawiam się, jak dużo researchu musisz robić do konkretnych ról, jak bardzo się przygotowujesz. Kluczowy jest czas, czyli ta możliwość i ludzie, z którymi mam pracować. No i trzecie, co mam robić, więc to takie kiedy z kim, co i gdzie. Czyli temat już nie jest tak ważny? Znaczy, to jest w tym temacie, to jest co, ale temat się zawsze znajdzie. Znaczy, i tak dla aktora wydaje mi się, że tematem zawsze jest po prostu człowiek i ten fenomen bycia człowiekiem. Fenomen, tajemnica bycia człowiekiem, tajemnica człowieczeństwa, a jakie aspekty będą poruszone, czy w jaki sposób, w jakiej formie, to już są rzeczy, które są takim dodatkiem, który sprawia, że mamy do czynienia z jakąś formułą artystyczną i to jest już do porozumienia się z ludźmi, którzy zapraszają mnie do współpracy. I jak bardzo zawsze wchodzisz w te tematy? Robisz taki głęboki research? Czy skupiasz się tylko na postaci, czy też robisz research odnośnie tematu, tego tła historycznego? Myślę też o mistrzu. Łatwiej się pracuje, kiedy się coś rozumie. Znaczy, ideałem jest to, co Gurdzijew pisał, raczej Uspieński, mówiąc o Gurdzijewie, że zdecydowanie byłoby lepiej, gdyby ludzie robili tylko to, co rozumieją. A przynajmniej byłoby to taki rodzaj sita, który pozwalałby robić rzeczy dobre, prawdziwe i użyteczne. Więc jest łatwiej z mojej perspektywy robić coś, co próbuje się przynajmniej zrozumieć, bo co do całkowitego zrozumienia nie jest trudno mówić o tym, że coś całkowicie rozumiemy w momencie, kiedy nie znamy. Nie wiemy, skąd się wzięliśmy, ani gdzie skończymy, więc to raczej są ciągłe tylko próby dotykania tego, ale taka praca jest dla mnie też okazją do lepszego zrozumienia, próby zrozumienia człowieka w świecie, świata, życia. Czego nauczyłeś się do tej pory? Masz jakąś taką lekcję albo spotkanie, które nauczyło cię jakiejś ważnej lekcji? Mogę mówić o takich kierunkach bardziej, o tym, że każde spotkanie z człowiekiem, który mnie zaciekawia, zadziwia czy zachwyca, jest w sumie okazuje się po jakimś czasie, że one zmierzają te wszystkie rzeczy do hasła spokój, które jest moim też nikiem w różnych miejscach w sieci, spokój przez otwarte, które się wzięło z filmu Krzysztofa Kieślowskiego, Spokój. I ta idea poszukiwania spokoju w tym filmie właśnie zawarta, ona gdzieś jest tym, co okazuje się, że jest takim magnesem do moich spotkań i co przyciąga myśli
myśli zapożyczane czy zasłyszane od innych ludzi. Próba osiągnięcia właśnie takiego stanu zgodności z rzeczywistością. Jest ci łatwo zachować ten spokój? Nie, to nie jest... Może z czasem człowiek nabiera jakichś takich technik, które pozwalają ograniczać jakieś takie duże ruchy tektoniczne w relacjach, ale jest to praca. Jest to praca, która daje dużo radości, ale daje też właśnie jakiś oddech i daje też, nie wiem, jakieś szersze spojrzenie. Tak przynajmniej wierzę, że tak jest. Aktorstwo kiedyś było misją, jakąś estymą obdarzonej. Jak ty to postrzegasz? Czy ważność aktorstwa trochę się zmienia? Ta misja nie jest misją dopisaną, tylko ona jest taką integralną częścią tego zawodu, wynikającą z tego, że jesteśmy widziani, otaczamy ludzi, że ludzie, że mamy taką przypisaną do tej rozpoznawalności ilość powielania naszego wizerunku funkcję programującą rzeczywistość. I nawet nie przez to, że chcemy, tylko ona jest wpisana w nasze działanie, więc ona się wydarza również, ona się przede wszystkim wydarza przypadkowo. I teraz od nas samych, indywidualnych, od naszych indywidualnych decyzji zależy, jak chcemy wykorzystać tę moc, która jest wpisana w ogóle w ten zawód. Bardziej tak bym myślał o tym w tej chwili. Czy w takim razie też trudniej jest zachować tą granicę między prywatne a publiczne? My czynimy nasze prywatne publicznym, bo nasze ciało czynimy podczas występów publicznie dostępnym. Nasze myśli, nasze emocje, nasze pragnienia, przetwarzając je w formie postaci czy w różnych formułach, nie wiem, od najbardziej nagiej formuły performance'u po właśnie jakąś zabudowaną, formalną strukturę postaci, to zawsze to jest moje. Czytam ostatnio autobiografię Matthew McConaughey'a i on powiedział, że kiedy przygotowywał się do pierwszej swojej roli, to jedno zdanie w scenariuszu zbudowało mu całą postać. I zastanawiam się, co dla ciebie jest istotne. Czy to są zdania w scenariuszu, czy cały scenariusz, czy potem już kostium? Jak do tego podchodzisz? Coś, co będzie takim punktem, wokół którego można zacząć budować. I czy to będzie coś na zewnątrz, do którego dolepiać będę wnętrze, czy to będzie coś w środku, no to ja tutaj daję sobie pełną swobodę. Znaczy, co mnie uderzy podczas czytania, co najbardziej zadziałam, to w naturalny sposób osiada na tym sicie świadomości i będzie ściągało kolejne elementy. Takim przykładem było na przykład w Dziewczynie z szafy opisanie mojej postaci. Brat Tomka, więc braterstwo. I wokół tego zacząłem budować całą postać właśnie wokół tego, że to jest brat. No tak, no tam ta relacja braterska jest dość istotna. A czy swoich uczniów, swoich studentów uczysz szukania tych elementów w scenariuszu? Co dla ciebie jako wykładowcy jest najważniejsze, żeby przekazać? Najistotniejsze jest dla mnie przełożenie, przesunięcie takiej wajchy w myśleniu o zawodzie aktorki, aktora z emocji na świadomość. Im bardziej jestem podatna na emocje, tym jestem lepszym uczestnikiem gry. I teraz, jeśli miałbym mówić o jakiejś misji, to ta misja nasza, ludzi sztuki mówiąc ogólnie, jest misja zwrócenia uwagi, że obojętnie od systemu wymiany rzeczy, my nie przestajemy być ludźmi, a człowieczeństwo To jest coś więcej niż podleganie emocjom. Że tym czymś więcej jest myślenie, świadomość, że jest nasze istnienie jest czymś więcej niż tylko byciem podatnym na takie wpływy, zwłaszcza kiedy te wpływy jeszcze są dyktowane czyimś zyskiem. A ten zysk jest mierzony w czymś tak złudnym, jak już nawet nie złoto, tylko kod zero-jedynkowy gdzieś wytwarzany w jakimś małym domku w Kazachstanie otoczonym przez żołnierzy. Mówię tutaj o bitcoinach na przykład. Coraz częściej robisz live'y na Instagramie. Dobrze się w tym czujesz, w tym takim spotkaniu tu i teraz z fanami?
Zdecydowanie jest to najprzyjemniejsza formuła dla mnie, jeśli chodzi o życie w ogóle w mediach społecznościowych. Czyli to, że ja nie czuję się związany żadnym niczym innym, poza tym, że jest to spotkanie z ludźmi, którzy są po drugiej stronie, tu i w tym samym momencie. Zresztą to też najbardziej przypomina teatr, przypomina właśnie takie zdarzenie performatywne. Ja lubię to, że mogę spotkać się z wieloma osobami. Ja lubię spotkania w ogóle z widownią, po filmach, po spektaklach, po tym. A tutaj mam takie spotkanie z ludźmi, którzy chcą być ze mną, są ze mną tyle, ile chcą. No tak, mogą w każdym momencie się wyłączyć. W każdym momencie mogą wyjść, wrócić, nie mają... Jest to też bardzo, bardzo ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o w ogóle śledzenie tego, tych komentarzy, pytań. Bardzo intensywne przeżycie, lubię to przeżycie. Masz tam jakieś takie spotkanie, które zapadło ci w pamięć? Po 2 tygodniach od rozpoczęcia się działań zbrojnych, od napaści wojsk Putina na Ukrainę, takie nocne live'y, takie rozmowy, bo poczułem po pierwszym takim spontanicznym, poczułem, że jest jakaś grupa ludzi, którzy nie mogą spać i którzy chcą o tym rozmawiać. I to były na przykład bardzo ciekawe rozmowy, takie nocne, trwające tam godzinę, półtorej godziny pod hasłem Ambasada Ludzi, którą to ideę też jakoś dzięki temu sobie w głowie rozwinąłem i kontynuuję i szukam jakiejś realizacji w rzeczywistości, bo to jest ciekawe w internecie i w mediach społecznościowych, że one są też dobrym zaczynem do działań, bo że content internetowy, żeby powstał, musi być działanie w realu. Mhm. I tym są na przykład trendy. Teraz w Playerze możemy oglądać drugi sezon Nieobecnych. Powiedz mi, co ten serial ci dał do tej pory? Doświadczenie twórcze, bardzo, bardzo ciekawe. A jeśli chodzi o reakcje, to dużo takich bardzo miłych, ale i poważnych spotkań z widzkami, z widzami, z ludźmi, którzy mają dzieci w spektrum autyzmu. Że jest to dla nich unoszące, że widzą kogoś, kto nie jest żartem ze spektrum, tylko widzą kogoś w spektrum, kto radzi sobie, mogą na jego przykładzie też obserwować te problemy, ale które są rozwiązywalne i że mają, że to też ciekawe dla mnie, co usłyszałem od kilku osób, że ta postać daje im, rodzicom dzieci w spektrum, nadzieję. Zastanawiałam się nad tym, czy to nie, jakby ten serial nie jest takim elementem oswajania też, bo wydaje mi się, że wciąż mamy bardzo dużo schematów i stereotypów związanych z samym autyzmem. Tak, też moja praca polegała na tym, żeby korzystając z tych stereotypów próbować je z jednej strony rozbrajać, a z drugiej strony stereotypy powstają ze względu na to, że pewne cechy, pewne zachowania czy pewne sytuacje, one się powtarzają, więc to w tej pracy było chyba najtrudniejsze, jak stworzyć człowieka, postać człowieka autentyczną, żywą na ekranie, jednocześnie dotykając właśnie kwestii, budując jakiś obraz też przez to, że niewiele jest tych postaci, to ona z samego faktu pokazania już dotyka stereotypów, bo te stereotypy są w osobach, które patrzą. Więc one będą rozczytywały pierwsze, co to będą rozczytywały te elementy, tak, które są stereotypiczne. Tak, według tego klucza, które znają. Więc, a teraz chodzi o to, żeby delikatnie go rozszerzać, zmieniać i przy użyciu tych stereotypów rozbijać ten obraz i gdzieś go upłynniać. A czego nauczyłeś się od Filipa o sobie i o relacjach? Że bardzo złudnym jest używanie sformułowania neurotypowy i takiego przypisywania swojej osobowości, czy swojej świadomości, czy swojej konstrukcji psychicznej do właśnie tego, że jestem normalny, normalna, jestem typowy, typowa. Że to jest rodzaj krycia się, że każda z nas ma swoje indywidualne dylematy. Czasem one nie są może tak silne, jak w wypadku na przykład rzeczy diagnozowalnych tak wprost, ale że każdy z nas boryka się z poczuciem inności, bo jesteśmy różni. Jeszcze się zastanawiałam nad aktorskimi spotkaniami, bo grasz z Justyną Wasilewską i Danutą Stenką i jak się z nimi współpracuje, jak różni się ich podejście do scen, do pracy nad sceną. Z Danusią miałem przyjemność debiutować na warszawskich scenach w spektaklu Basz Grześka Jarzyny.
i od tej pory już kilka razy miałem szczęście się z nią spotkać i zawsze jest to fantastyczne spotkanie, bo ona jest osobą maksymalnie zaangażowaną w to, co robi. Z myślącą, zadającą pytania, tworzącą, reagującą, przy okazji spontaniczną, otwartą bardzo partnerką. I otwartą, przede wszystkim nie budującą żadnej granicy na przykład wiekowej w pracy. Czyli dla niej ktoś, kto staje z nią przed kamerą czy na scenie, jest partnerem. Nie ma kwestii tego, że ma mniej czy więcej doświadczenia. Jeśli chodzi o spotkanie z Justyną, to mieliśmy spotkanie w spektaklu Męczennicy. I tutaj, a przy Justynie, która gdzieś jej osobowość taka twórcza jest związana ze spontanicznością, z taką energią, otwartością, to też daje takie super uczucie na planie. Takiego... Improwizujecie dużo? Znaczy, ta praca zawsze jest związana z improwizacją, ale tutaj ona się odbywa też, energetyczna improwizacja odbywa się przy każdym dublu. Znaczy, że ona jest otwarta, że to się wydarza tu i teraz. Więc to jest bardzo przyjemne. Wynotowałam sobie z jednego z wywiadów, jak powiedziałeś, że kino służy do zadawania pytań. I jestem ciekawa, jakie pytania ty chciałbyś zadawać kinem, albo jakie pytania kino powinno zadawać tobie? Chciałbym, żeby to były pytania, które pomogą nam, ludziom, szybciej porzucić słabe projekty oparte na przemocy, na agresji. Historia ludzkości, w którą wpisana jest historia sztuki od samego początku. Sztuka przez cały czas ma na celu zadawanie pytań, które prowadzą nas do lepszego zrozumienia naszej tajemnicy istnienia, zarazem do uznania tajemnicy drugiego człowieka. Każde pytanie, które się pojawi, które będzie na nowo mogło jakby odpalić iskrę świadomości mojej czy widzów, będzie super i będzie dawało nadzieję na to, że będzie nam łatwiej, mimo tego, że rzeczywistość dookoła strzela do nas głupotą i agresją na różnych poziomach, włącznie z tym najbardziej bezpośrednim w postaci zabijania. Rolą sztuki jest mówienie w takich sytuacjach jak ta teraz, nazywanie rzeczy po imieniu i budzenie ludzi do tego, żeby nie dać się oszukać, że to jest tylko, że to jest jakiś obrazek, że to jest fikcja, że to jest tylko opowieść. Nie, tam giną ludzie i tam zabijają ludzie. I to jest tak widoczne i że to jest złe. To ja w takim razie życzę, żeby sztuka i kino odpalało tą iskrę do myślenia i prowokowało do refleksji. I dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo.